Radio Gol. Radiogol.pl. PLFA. Tour de PLFA. Piąty odcinek Tour de PLFA. Czas zacząć. Dzisiaj rozpoczynamy od naszego rodzynka, ponieważ będziemy gościć aż dwóch dziennikarzy i jednego zawodnika. Tym zawodnikiem jest Bartłomiej Trubaj z Lowlanders Białystok. Witamy cię serdecznie. Witam wszystkich. Powiedz nam, przed wami mecz z Husarią, ale zanim jeszcze o tym meczu, to oczywiście muszę cię zapytać, ponieważ rok temu grałeś w Tytanach Lublin, stamtąd też się dostałeś do reprezentacji. Powiedz nam, co było przyczyną twoich przynosień do Białegostoku? No, dostałem propozycję właśnie do Białegostoku. Miałem mieć propozycję parę drużyn, ale Jabari Kari, to sobie grywałem. To mnie, tak powiem, dopingował, żebym przyjechał tutaj i grał dla Lowlanders, także cieszę się, że podjąłem taką decyzję i jestem zadowolony tego, co się w mojej karierze, że tak powiem, dzieje. Powiedz nam, bo masz fantastyczne warunki atletyczne, te wysokie ręce, no i faktycznie jak widać, gdy łapiesz piłkę, to naprawdę wygląda to imponująco. Nie wiem, czy wiesz, że w tym roku do draftu i w drafcie został wybrany zawodnik z Niemiec, a jak wiemy, Babs też miał trochę małą taką przygodę z NFL. Powiedz mi, czy w kuluarach w ogóle, w zawodnikach jest u was taka coraz większa chęć tego, że faktycznie może warto znaleźć jakiegoś agenta, pojechać może do Niemiec, zagrać parę meczów, pokazać się, bo NFL coraz bardziej otwiera się na tą Europę? Nie wiem, ja o takim czymś nawet nie myślałem, szczerze powiem, bo nie jakoś czuję, że jestem dobrym zawodnikiem, ale jakoś nie przeceniam swoich możliwości i jeszcze do NFL to nawet nie ma marzeń o tym, no NFL, tylko na razie chcę grać w Polsce, tutaj może kiedyś się uda gdzieś wyjechać, ale na razie przeszedłem z PLFA 1 do Top Ligi, dobrze mi idzie. Także tylko na przyszłość to nie wiem, może inna drużyna w Polsce, może kiedyś gdzieś za granicę, ale na razie chcę zostać w domu, w kraju. Jak najbardziej rozumiem. Przed wami mecz z Husarią, tak jak mówiliśmy, dwa ostatnie mecze w sezonie regularnym, a potem walka o najwyższe cele, czyli o półfinały, a jak wiemy, w tym roku finał w Białymstoku, więc jesteście myślami właśnie, żeby tam trafić. Jak się motywujecie do tych dwóch ostatnich spotkań? Bo co by nie mówić, do top 3 już praktycznie macie awans zapewniony, choć trzeba wygrać te dwa ostatnie mecze, bo Eagles trochę dreptają z tyłu, ale jak się przygotowujecie do tych dwóch ostatnich meczów i jakie macie plany na te dwa mecze? No tak, motywacja jest zawsze z każdym treningiem, bo jak przychodzimy na trening, to mamy stadion, na którym będzie super finał pod nosem, bo trenujemy na boisku bocznym, także trenerzy powtarzają zawsze na treningu, że widzimy, co tutaj mamy obok siebie, jaki obiekt, i wiemy, że jest tutaj, że będzie tutaj super finał w tym roku, także motywacja jest zawsze, a jak się przygotowujemy, tak jak do każdego meczu. Oglądamy filmy, trenujemy zagrywki specjalnie pod daną drużynę, analizujemy, co oni grają, analizujemy, co my graliśmy, co można poprawić. Trenerzy układają game plan i tak, że tak powiem, dzień jak co dzień. Rozumiem. A w takim razie jeszcze spytam o to, jak ten sezon przebiega w twojej opinii i w opinii twoich kolegów, czy jakaś drużyna was zaskoczyła pozytywnie, negatywnie. Ja osobiście jestem troszkę załamany pozycją Husarii, która wydawało mi się, że w tamtym roku razem z wami są w stanie nawiązać równą walkę, ale jednak tam się trochę posypało. Widać, że tutaj ten tor, w którym szliście rok temu, jest jak najbardziej ciągle prezentowany. Także taki twoja subiektywna ocena co do tego sezonu? No ja myślę, my po prostu mamy tą, tym łatwiej, że mamy tego samego rozgrywającego drugi rok z rzędu. Także to, co zostało zapoczątkowane w poprzednim sezonie, jest teraz kontynuowane i tylko doskonalone. Także to jest jeden z największych plusów, jakie
jaki ma nasza drużyna. Także myślę, że się dobrze prezentujemy od początku sezonu, bo mamy teraz 2 wygrane mecze, 1 przegrany, ale też z mistrzem Polski, z którym też dobrze powalczyliśmy, myślę. Mecz był bardzo, bardzo bliski, dopiero końcówka trochę zweryfikowała, że tak powiem, na korzyść mistrzów była, także no nie wiem, a do innych drużyn, no myślę, że oczekiwania przed sezonem, takie jak były w kuluarach futbolowych, się chyba sprawdziły, bo top 4, jakie było z tamtego sezonu, zostało takie, jak jest, a top 3, znaczy ta dolna trójka została taka też, jaka była, także... Rok temu grałeś na zapleczu tej Top Ligi, bo w PLFA 1, powiedz mi, duża jest różnica w umiejętnościach i w ogóle w poziomie gry między tymi dwoma ligami? No na pewno jest. Na pewno jest trochę szybsza gra w Top Lidze. W PLFA 1 trochę jakby, nawet jak teraz byłem na meczu Tytanów, oglądałem, kibicowałem, to wydawało się to trochę wolniejsze, a nasze mecze są, myślę, że trochę szybsze zdecydowanie. I no, jest różnica, bo są lepsze sztaby trenerskie, lepsze wyszkolenie zawodników, są importi, którzy pomagają i szkolą nas, Polaków, także jest różnica. No zastanawiam się, ostatnio mówi się dużo o tym, że w tej Top Lidze jest za mało drużyn. Zastanawiam się, tak jak Kings rok temu stwierdzili, że jednak ta Top Liga to jest dla nich za wysoko, to tak myślisz, że faktycznie, pomimo, że tam jest, te wyniki są bardzo bliskie, że w Top Lidze mimo wszystko są wysokie wyniki, ale za to, tak jak mówisz, ta gra jest szybsza, czy warto właśnie powiększyć tą ligę o tę drużynę z niższej ligi, czy jednak warto zostać i poczekać, aż ten poziom po prostu nawet tej gry się wyrówna? Znaczy się na pewno warto powiększyć, bo by była większa rywalizacja, więcej drużyn, więcej meczy, sezon by był pewnie dłuższy, bardziej urozmaicony. A w PLFA 1 teraz Tychy Falcons dobrze się prezentują, Outlaws też mają importów, jedni i drudzy mają importów, pokazują dobrą grę, także no, ja myślę, że Tychy na pewno będą mistrzem Polski, mistrzem PLFA w tym roku i awansują do Top Ligi, bo od tego, co było słychać, to od początku off-seasonu to był ich cel, bo się dobrze uzbroili i myślę, że będzie w przyszłym roku ciekawiej, jeżeli wejdzie jeszcze parę drużyn do Top Ligi. Żegnamy się na tą chwilę tylko oczywiście, bo już za chwilę na naszej stacji kolejny gość, tym razem Mateusz Chrzanowski, z którym miałem okazję komentować mecze właśnie na stacjach Radio Gold, także bądźcie z nami i już za chwilę wracamy na antenę. No i wracamy po krótkiej przerwie. Przez tą przerwę dołączył do nas Mateusz Chrzanowski, czyli mój kolega, z którym komentujemy mecze na stacjach Radia Gol. Witaj serdecznie. Witam cię, Kuba, witam wszystkich, którzy słuchają. No to zacznijmy może ogólnie od tej naszej całej Top Ligi, która no, w tym roku niezbyt nas raczy bliskimi meczami, czy chociażby takimi, w których można by te emocje do końca spotkania przeżywać. Powiedz nam, według ciebie warto, tak jak Bartka też tutaj pytałem przed tobą, warto powiększyć tą Top Ligę o te kolejne 2, może 3 drużyny? Znaczy powiem ci tak, że po pierwsze warto poszerzyć Top Ligę na pewno. I powiem ci, że ja pójdę nawet dalej, bardzo się cieszę, że zaczęliście ten temat już wcześniej i teraz to jest taki mój konik, który męczy wszystkich moich znajomych interesujących się futbolem od dobrego roku, jak nie dłużej. I mają tego dosyć, więc może teraz wymęczę się wam. Ja uważam, że tak naprawdę Top Liga i PLFA powinny zostać połączone. Bo bądźmy szczerzy, Kuba, odpowiedz mi na pytanie, czy którykolwiek z tych meczy dał ci jakiekolwiek emocje w tym sezonie? No szczerze ci powiem, że nie, aczkolwiek ostatnio tak sobie wróciłem myślami do pierwszego meczu między Seahawks a Lowlanders. Wynik 40-28, ale mimo wszystko to był najwyższy wynik, w którym goście zdobyli ponad 20 punktów i może nie emocje, takie czyste emocje, ale przynajmniej twardy, dobry futbol, w którym obie drużyny naprawdę widać, że coś potrafią przede wszystkim. No dobrze, tylko że jak spojrzysz też na to, że w tablicy gra 7 zespołów i tych meczów jest kilka, no to jeden mecz to i to na tyle kolejek, to nie jest zbytnio pasjonujące, tak?
bądźmy szczerzy, pierwszą trójkę wytypowali wszyscy już dawno, dawno przed sezonem. Tak samo jak ostatnie trzy drużyny. No, bądźmy szczerzy, jedyne dwa zaskoczenia dla mnie w tym sezonie to to, że Husaria nie poszła takim impetem, nie włożyła takiego impaktu jak Lowlander w swoim kolejnym sezonie, na co bardzo liczyłem. I to, że Sharks tak gładko ograli Kozły, bo jednak ten wynik z tego meczu był dla mnie drobnym zaskoczeniem, bo po tym zeszłorocznym meczu, w pierwszym zwycięstwie Sharks w Toblize, gdzie tam było chyba różnica dwóch czy trzech punktów, o ile się nie mylę, tak tutaj cztery. To był wynik do drużyny z Poznania. No więc ja też chciałem wrócić do tego mojego pomysłu na połączenie Tobligi i PLF-a 1. Pomysł byłby na tyle ciekawy, że mielibyśmy 17 drużyn, tak? Powiedzmy mniej więcej 16, jeszcze gdzieś tam jedna drużyna mogłaby wypaść, albo jedna drużyna by dojść i tych drużyn byłoby 18, tak? Przy założeniu, że byłoby ich 16, moglibyśmy podzielić Tobligę na dwie dywizje po 8, tak? Gdzie cztery drużyny walczyłyby o play-offy w każdej z dywizji, tak? I w tym momencie, omijając to, że wszyscy byśmy wiedzieli, że przez ten pierwszy rok, dwa lata po tym połączeniu nadal o te miejsca 1, 2, 3 grają te same drużyny, mielibyśmy przez cały sezon jakąś rywalizację o grę o coś. A pamiętajmy, że play-offy przy już później tak dużej ilości drużyn mogą być totalnie losowe. Mogą, wiesz, to jest jeden mecz, jeden dzień, akurat, nie wiem, kontuzja ważnego zawodnika i może się dużo dziać, co mogłoby ożywić trochę tą ligę, moim zdaniem. Poza tym, bądźmy szczerzy też, polska liga futbolu trafia mniej więcej w sezon ogórkowy sportu w Polsce, tak? Nie mamy wielu sportów, które w pełnym lecie są rozgrywane, tak? Gdyby taka drużyna mogła za siebie zagarnąć całe sportowe lato w mieście, zebrać gdzieś tam te media regionalne i tak dalej, byłoby to łatwiej sprzedać niż dwa mecze domowe czy trzy. Jeżeli przyjdzie na drugi i przykładowo jest to drużyna, która przegrała pierwsze dwa, no to dla nich sezon już się skończy, już nie masz na co przychodzić oglądać, tak? A tak ta drużyna miałaby też czas na pokazanie się swoim kibicom. I na przykład w przypadku takiej drużyny jak Husaria, która, bądźmy szczerzy, po no, słabym początku gdzieś tam nabiera jakiegoś rytmu, tak? Zaliczyła to zwycięstwo. Gdyby ten sezon trwał nie 4 mecze czy 6 meczy, a 8 plus play-offy, jeżeli złapie się pierwszą czwórkę, byłaby szansa na, wiesz, na wielki comeback rodem z amerykańskiego filmu. No tak, to prawda, szczególnie, że tak jak mówisz, tych meczów nie jest za wiele i tak naprawdę ten pierwszy raz, że dopiero pokazuje, gdzie te drużyny są, w jakiej one są formie, to ta forma mimo wszystko dopiero i tak będzie przychodziła i przechodzi. Tak jak mówisz, tylko mnie zastanawia, mimo wszystko, jakbyśmy połączyli tę top ligę według ciebie z PLF-a 1, to mimo wszystko, tak jak Bartek też mówił, ta granica jest dosyć duża i mimo wszystko ciągle na tym czele i pewnie i w finałach graliby odpowiednio Seahawks, Panthers i Lowlanders. Tu nie tyle jest potrzebne też połączenie, bo i tak te rozgrywki pewnie byłyby interesujące tylko pomiędzy tymi drużynami z PLF-a 1 plus może jakieś 2-3 z aktualnej top ligi, ale tutaj też są potrzebni sponsorzy i też potrzebni są ludzie z budżetem, którzy daliby odpowiednie pieniądze, żeby nie tyle co mieć pieniądze na marketing, ale przede wszystkim na właśnie dobrych trenerów, na dobrych importów. I też jednym z do tego potrzebnym jest właśnie Liga Mistrzów. Ja jak patrzę na to, co zrobili Panthers z Triangle Razorback, zastanawiam się, niby mówiliśmy po 10. superfinale, szczególnie Maciej Cetnerowski mówił, że nie jesteśmy jeszcze gotowi na tą Ligę Mistrzów, czy w ogóle na Puchar Europy, a tutaj Panthers pokazali, że raz, że jesteśmy gotowi, a dwa, że możemy tam naprawdę robić wielkie rzeczy. Uważasz, że powinny i Seahawks, i może też Lowlander za rok zdecydować się na udział w tych rozgrywkach? No to fajnie, że tak podałeś mi o tym, że potrzebny są sponsorzy dla Liga Mistrzów, ale tak bądźmy szczerzy. Jak na przykład byłby w stanie utrzymać sponsorzy, którzy wykładają pieniądze na cały event pod nazwą Panthers Wrocław, bez zwycięstwa w regionalnych rozgrywkach, jakim jest Tobliga, tak? Bądźmy szczerzy. Nie możemy powiedzieć dzisiaj, że Panthers wygrają Ligę Mistrzów, tak? A jest to nadal tak niszowa reklama, że no niestety nawet wysokie miejsce w Lidze Mistrzów nie przekłada się finansowo na zarobek dla klubu, tak? To nie jest UEFA Champions League, gdzie każdy wygrany mecz to rzeczywiste pieniądze w kasie klubu, tak? A jednak łatwiej jest namówić sponsora
do wyłożenia pieniędzy, jeśli jego logo jest widoczne 10-8 razy w sezonie na twoim boisku, w jego mieście, w którym on prowadzi działalność, bądźmy szczerzy, większość firm wspierających to jednak firmy gdzieś tam lokalne, tak? Niż jeżeli tych meczy jest 2. No ciężko jest mi to później przeliczyć na wydatny zysk, biorąc pod uwagę, że pomimo tego, że czasami widzimy u tych dużych drużyn, że przychodzą 1000-2000 ludzi na mecz, ale jednak bądźmy szczerzy, pewnie średnią PLFA, taką realną, jest około 200-300 osób, z czego 35% stanowią rodziny zawodników, tak? A też jeżeli mówisz o tej dysproporcji sił, po pierwsze, jeżeli spojrzymy na pierwsze 4 drużyny pierwszej ligi, tak? Czyli Oldclaw, Wrocław, Warsaw Dukes, Tychy Falcons i nawet Gliwice Lions, tak? Uważam, że są 4 drużyny, które patrząc na ten dół tabeli typu na przykład Kozły, tak? Są w stanie zawiązać z nim spokojnie równorzędną walkę i się nie wydać, no bo musimy zauważyć, że drużyna, która w sparingu z Kozłami odniosła dobry wynik, czyli Wilki Łódzkie, są trzecie w swojej grupie, tak? Jednak z bilansem jedno zwycięstwo, 2 porażki, czyli skoro oni już byli w stanie w sparingu nawiązać równorzędną walkę z tym dołem top ligi, to przypuszczalnie tacy Oldclaw z Wrocław czy Warsaw Dukes, tak, którzy mają mocne składy, bo bądźmy szczerzy, ciężko mówić o nich w kryteriach drużyny PLFA 1, bo jak spojrzysz sobie na staże, rozwiniesz roster zawodników, to tam jest dużo zawodników z naprawdę dość potężną historią futbolową, plus są tam importi i tak dalej. Myślę, że one byłyby w stanie spokojnie walczyć właśnie o te miejsca barażowe, co by dało nam trochę emocji i pomogło zaangażować nas zawodników z Dolnej Ligi, no bo patrz, przykłady to właśnie takie jak twój przedmówca Turbaj, tak, czy Mazan 2 lata temu, pokazują, że w 90% to o tym, gdzie grasz, w której klasie rozgrywkowej, nie decyduje twój poziom sportowy, tak, tylko to, z jakiego jesteś miasta, jaką masz możliwość, tak. Wiesz, przykładowo, no, akurat ci dwaj chłopacy mieli możliwość przejść dalej, tak, mieli to możliwość dojeżdżać, ale jest część chłopaków, która w życiu, jeżeli nie wejdzie ze swoją drużyną klasę wyżej, to nie da rady się, bo wiesz, praca, rodzina, dzieci, cokolwiek, tak? A w momencie wyrównania tych lig, masz 2 ligi, czyste spadki, czyste awanse, wszystko jest prostsze i łatwiej jest takim chłopakom dążyć do kolejnego celu, tak? No tak, no nie da się ukryć, ale to w takim razie zobaczymy, co Liga zrobi, bo o tym też pewnie szersza dyskusja będzie przede wszystkim po sezonie. Powiedz mi jeszcze a propos tego sezonu, który teraz mamy. Myślisz, że Seahawks, Panthers i Lowlanders, to między tą trójką wyjdzie to, kto zagra w finale, czy może Eagles, którzy... No może nie są na takim poziomie, ale oni z meczu na mecz coraz bardziej się rozpędzają i tą formę łapią, więc myślisz, że są w stanie zamieszać, czy raczej ta trójka jest kompletnie nietykalna? Powiem ci tak, szczerze mówiąc, wystarczy spojrzeć na harmonogram, no że jednak Lowlanders do Wystok końcówkę sezonu mają łatwiejszą. Jest to Husaria i Sharks, tak? Czyli no nominalnie 5., 6. drużyna w tym momencie. Nie, Lowlanders grają z Panthers. Ach, to czekaj, coś się tutaj źle poprawiało, dobra. No ale tak jak też Eagles mają też chyba, i o ile się nie mylę, na rozkładówce Seahawks, więc przypuszczam, że nie wydarzy się tu nic wielkiego. Poza tym też Lowlanders zawsze mają tą przewagę, że wygrali mecz bezpośredni. No, wydaje mi się, że te 3 drużyny, które przetytułowali wcześniej, czyli Seahawks, Panthers i Lowlanders, będą walczyli o tą górę, o tym top 3, tak? I wydaje mi się, że pierwsza podatna jest jakaś szansa złamania hegemonii, bo uważam, że drużyna z Białego Stoku jest drużyną, która jeżeli będzie miała ten swój dzień, ma te umiejętności sportowe i ten potencjał, żeby wygrać w stronę z tych drużyn, tak? Ale no, bądźmy szczerzy, jednak i tak pewnie w ciemno obstawiłbym u Bukmachera Seahawks kontra Panthers po raz kolejny. I zobacz, to jest też coś, co ty mówiłeś o sponsorach. Jaką ciekawość dla sponsora ma liga, o której możesz wszystko powiedzieć, zanim się zacznie? Przykład Premier League teraz pokazuje, że to jest właśnie ciekawa liga, kiedy tych drużyn jest więcej, kiedy nawet ten uważany za najsłabszego ma szansę coś wygrać. A w tym momencie możemy typować na 2-3 lata w ciemno top 3. No tak, to się z tobą zgadzam. No, mam szczerą nadzieję, że po tym sezonie te takie decyzje będą faktycznie podejmowane, bo to jest przede wszystkim dla dobra naszego futbolu.
i też tak jak mówisz, żeby te media coraz częściej mówiły i coraz częściej one wspominały we wszystkich możliwych miastach w naszym kraju. Mateusz, bardzo Ci dziękuję, że byłeś dzisiaj z nami. No i mam nadzieję, że do usłyszenia, no i przede wszystkim do usłyszenia na kolejnych meczach, jak będziemy komentować kolejne mecze Top Ligi. Jasne, to była wielka dla mnie przyjemność tutaj porozmawiać z Tobą. Mam nadzieję, że nie wszyscy odłożyli i wyłączyli odsłuch w momencie naszej rozmowy. Mam nadzieję, że też będą nas słuchać na kolejnych meczach, które będziemy mieli przyjemność razem komentować. Dzięki Kuba, miłego dnia Ci życzę. Dzięki również życzę, a my tymczasem znowu sobie robimy krótką przerwę, a tuż po niej kolejny dziennikarz, tym razem Piotr Bera, również komentator stacji Eleven Sports, także bądźcie z nami, przed nami jeszcze sporo emocji i tematów. Radio Gol. Radio Gol.pl. No i wracamy po krótkiej przerwie, tym razem na naszym kanale Piotrek Bera, czyli komentator stacji Eleven Sports, jak również dziennikarz sportowy. Witamy Cię serdecznie. Witam wszystkich. Piotrek, na początku krótkie pytanie. Mamy już prawie blisko połowę sezonu za nami. Powiedz mi, coś Cię zaskoczyło albo może pozytywnie, negatywnie rozczarowało? Jeśli chodzi o top ligę, to przede wszystkim ja nie widzę jakichś wielkich zaskoczeń. Seahawks i Panthers do przodu, Lowlanders cały czas trzyma się gdzieś tych dwóch potęg naszej ligi, ale nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek inny zagrał w finale niż Seahawks z Panterami, to będzie trzeci taki finał. Warsaw Eagles, no jeśli ktoś rozczarował, to właśnie Warsaw Eagles, tak? Można się było spodziewać, że tam będzie zespół w przebudowie, ale że dostaną takie lanie zarówno od Gdyni i Wrocławia, no to jednak mimo wszystko jest to smutne, bo Eagles od kilku lat jakby szukają swojej drogi, nie potrafią jej znaleźć, a jest to niezwykle zasłużony klub i przede wszystkim potrzebujemy tej czwartej siły, która będzie w stanie się zmierzyć z Panterami, Seahawks, no i teraz też z Lowlanders, bo teraz ekipa z Białego Stoku jest także półkę wyżej niż stołeczni. A nie rozczarowała Cię też postawa Husarii, bo mnie bardzo, szczególnie, że może to nie jest drużyna tak zasłużona i z takim doświadczeniem co Eagles, ale mimo wszystko w tamtym sezonie tą poprzeczkę zawiesili sobie bardzo wysoko. W tym roku jeszcze wymienili trenera, był to Pfeifenberger, niestety został zwolniony, teraz znowu wrócił Olaf Werner. Myślisz, że to poprawi sytuację tej drużyny? No właśnie, o co chodzi tutaj z zawirowania, tak? Olaf Werner praktycznie tworzył Husary Szczecin. On odpowiadał za największe sukcesy, za zwycięstwa na zapleczu Top Ligi, zwycięstwa z Lowlanders z Białystok w finałach. Zmiana trenera nigdy nie jest dobra, trochę zawodników także odeszło z tego klubu. No i też w kuluarach się mówi w końcu o tym, żeby połączyć Husary z Cougars Szczecin, co by wyszło na dobre, zwłaszcza tej drugiej ekipie. Więc wydaje mi się, że też po sezonie panowie z jednego i drugiego klubu będą musieli usiąść przy okrągłym stole, zaparzyć herbatę lub kawę, wyciągnąć ciasteczka i po prostu porozmawiać o tym, co się będzie działo, bo dla futbolu w Szczecinie będzie lepiej tylko i wyłącznie wtedy, jeśli obie ekipy po prostu się połączą ze sobą. Przed Tobą rozmawialiśmy tutaj z Mateuszem o tym, co zrobić, żeby ta Top Liga była przynajmniej w przyszłym roku o wiele bardziej atrakcyjniejsza niż dzisiaj. Myślisz, że poszerzenie tej ligi o kolejne zespoły, a może tak jak Mateusz stwierdził, że warto by ją połączyć w ogóle z PLFA1, myślisz, że to wzbudzi więcej emocji? Może nie tyle co emocji, ale też przyciągnie więcej sponsorów, bo tych meczów będzie o wiele więcej, więc i te reklamy będą o wiele częściej oglądane przez kibiców. Więcej meczów to równa się więcej wydatków, więcej kombinowania z urlopami, z wolnymi weekendami. Pamiętajmy jednak, że zawodnicy w większości nie dostają pieniędzy. Zresztą wszyscy to wiemy, tak? Nadal jesteśmy półzawodowym sportem, to tylko dzięki wyłącznie Amerykanom, którzy otrzymują jakiekolwiek pieniądze. I większa liczba meczów wydaje mi się, że nie wchodzi w grę z prostego powodu, tak? Zawodnicy studiują, pracują, chodzą do szkoły, mają własne rodziny i mówiąc krótko, nie będą mieli możliwości po prostu rozgrywać nawet 15 meczów w sezonie, nawet zdrowotnie byłby problem. Takie zespoły jak teraz czy Seahawks poradziłyby sobie ze względu na szeroką kadrę. Ale już na przykład Kozły, Poznań, wspomniana wcześniej Husaria, czy nawet jak weźmiemy kilka zespołów z PLFA1, to pewnie nieraz by się zdarzyło, że po 9 meczach przyjechałoby na spotkanie w składzie
20-osobowym, tak? Więc wydaje mi się, że jest to nierealne. Tym bardziej w sumie nie byłoby to chyba ciekawe z tego względu, że mimo wszystko jednak tutaj w większości wyniki by znowu oscylowały w granicach 60 do 0 czy 70 do 7, jeśli na przykład nawet Wilki Łódzkie przyjechałyby na przykład grać Seahawks z mistrzami Polski. Znowu, tak naprawdę walka by tyczyła się tylko i wyłącznie dołu tabeli. Tutaj jeśli jakiekolwiek wprowadzać rozwiązania, to nawet ciężko cokolwiek mówić, żeby liga wprowadzała rozwiązania, to kluby same muszą szukać pieniędzy, a wiadomo, że jest to ekstremalnie trudne zadanie i tak naprawdę dopóki kluby same nie będą działać, nie będzie wsparcia miasta, co widać chociażby w Białymstoku, to będzie cokolwiek ciężko zrobić i żadna tutaj ustawa, uchwała, projekt, nazwijmy to jak chcemy, nic tego nie zmieni. Mamy też za sobą ten pierwszy historyczny mecz Panthers Wrocław w europejskich pucharach. Powiedz mi, zaskoczyła Ciebie tak dobra postawa Panthers w tym meczu z dobrą drużyną, bo Sprague Lions, Triangle Razorbacks pokazali się z bardzo dobrej strony i szczerze obawiałem się, że możemy oglądać srogą nauczkę europejskiej drużyny, a mimo wszystko tutaj to Panthers pokazali, jak się gra w futbol. Znaczy, może tak, nie tyle zaskoczyła mnie bardzo dobra postawa Panthers Wrocław, bo jestem blisko wrocławskich drużyn od wielu lat, ale chyba najbardziej zaskoczyli mnie Duńczycy. No, specyfiką też futbolu amerykańskiego w Europie jest to, że często rzucamy nazwami drużyn, krajami, ale tak naprawdę rzadko kiedy mamy w ogóle możliwość obejrzeć spotkania tych ekip. Wątpię, czy poza sztabem Panthers Wrocław i gdzieś kilkoma osobami, które na palcach jednej ręki można policzyć, widziało wcześniej w sezonie jakikolwiek mecz Triangle Razorback. Więc każdy tak naprawdę wyrobił sobie opinię na temat tego, że w Danii się dłużej gra, bo Skandynawowie to są w ogóle futboliści amerykańscy. A tu się okazało, że przyjechali tak naprawdę, Duńczycy przegrali w przedbiegach. Wynik mógłby być jeszcze wyższy, ale dwa razy Pantery traciły piłkę tuż przed czerwoną strefą gości. Do tego ponoć jakieś były problemy z dojazdem, przyjechali po północy dopiero do hotelu w przeddzień meczu, byli niewyspani, ale no, to nikogo nie tłumaczy, tak? Wielokrotnie w polskie drużyny, chociażby no, Szczecinianie pewnie nieraz to przeżywali, jakieś dni do Białegostoku kilkaset kilometrów i nikt tak naprawdę nie narzekał, więc wydaje mi się, że jeśli to było jakieś zaskoczenie, to bardziej negatywne pod kątem Duńczyków, ale to nie nasz problem, nie nasza sprawa. Bijemy brawo Panterom i liczymy na więcej. O Toplidze już rozmawialiśmy i to dość dużo. To ja jestem ciekawy, jak oceniasz sezon PLFA 1, bo tam jest ciekawy z tego względu, że jeszcze dzisiaj dostaliśmy informację, że w Old Wolves zagra Marcus Sims. Myślisz, że to będzie taki powód do tego, że Wrocław Old Wolves faktycznie wycelują w ten finał, a potem w tą Topligę? Byłoby dla mnie sensacją, gdyby Outlaws nie zagrali w finale z Falcons. Marcus Sims to też jest ciekawe, bo był właśnie na meczu Panthers z Razorbacks. Gdzieś tam się przewijał ostatnimi czasy przez Wrocław. No, jak widać, nie był turystycznie, prawda? Ale to też pokazuje, jakby, że są drużyny, które gdzieś tam celują bardziej w tę ekspansję. I Outlaws Wrocław już bez Marcusa Simsa, który jeszcze bardziej teraz podniesie poziom zespołu, w trzech meczach zdobyli 123 punkty, a stracili zaledwie 6. To jest plus 117 w małych punktach. No to o czym my tu w ogóle dyskutujemy? To jest kompletna przepaść. To tak samo jak różnica między Seahawks Gdynia a Kozłami Poznań, które są całkowicie czerwoną latarnią ligi i od wielu lat po prostu mają całkowity bałagan organizacyjny. I tutaj, w tym momencie, Outlaws Wrocław i Tychy Falcons to są te zespoły, które całkowicie wychodzą naprzód, no ale jeszcze są właśnie Warsaw Dukes, są Wilki Łódzkie. No i nie wspominając o całej grupie południowej PLFA 1, która jest niezwykle interesująca, nawet Kraków Kings jest na minusie 1-3, to też pokazuje, jak naprawdę wyrównane są te ligi i też nieprzypadkowo PLFA 1 ma więcej emocji niż Topliga i to nie jest pierwszy sezon, w którym tak się dzieje, więc to tutaj przede wszystkim nie ma aż tak wielkich różnic finansowych i organizacyjnych, jakie są między powiedzmy Seahawks, Panthers i Lowlanders i resztą statki. Eagles nie liczę, bo ich stać, ale nie trafiałem ostatnio chociażby z zawodnikami czy Amerykanami, ale w PLFA jednak te drużyny są mniej więcej wszystkie na podobnym poziomie. Liczy się przede wszystkim działanie też sztabu szkoleniowego. Myślisz, że w przyszłym roku, jeśli jakaś drużyna mistrz PLFA 1 zdecyduje się na baraże Top Ligi, to pomijając aspekty finansowe, ale
poziomem gry, tym jak to wygląda w PLF 1, w Top Lidze również będą w stanie powalczyć, tak jak Husaria czy nawet Lowlanders w zeszłym sezonie, bo mnie zastanawia ten fakt z tego względu, że rozmawiałem kiedyś z jednym zawodnikiem PLF 1, 30 lat na karku, i mówi, że w Top Lidze to on faktycznie już nie daje rady i widać, że chłopacy stają na wysokim poziomie, za to jak zaczął grać w PLF 1, tak dla siebie, to nagle stał się naprawdę dobrym zawodnikiem. Myślisz, że w tym roku, jeśli któraś z drużyn awansuje, jest w stanie realnie powalczyć w Top Lidze? To jest takie pytanie, które niestety w naszych warunkach trzeba zadawać tak na dobrą sprawę 2 miesiące przed rozpoczęciem nowego sezonu. Kluby upadają, dochodzi do fuzji, Kozły mają się połączyć z Patriotami, co też by chyba na dobre wyszło w Poznaniu. Problemy tutaj, jeden Amerykanin przyjeżdża, za 2 tygodnie już go nie ma, bo są jakieś problemy. I tak jest bez przerwy i tak będzie, bo no jednak tych pieniędzy nie ma, jesteśmy niszowym sportem i raczej nim pozostaniemy, więc ciężko mi cokolwiek tak naprawdę wyrokować. Jeśli drużyny zdecydują się grać ostatecznie w Top Lidze, te ekipy, które osiągnęły bardzo dobre wyniki w PLF 1, to jak najbardziej, niech próbują, wolna droga, tylko muszą wiedzieć, na co się liczą. Kraków Kings zrezygnowali, prawda? I teraz też to pokazuje, no w tym sezonie raczej do playoffów nie wejdą w ogóle w PLF 1, więc no przede wszystkim nie można porywać się z motyką na słońce. No ale to mówię, zobaczymy, co się będzie działo. Nagle miasto stwierdzi, że będzie wspierać finansowo dany klub, będzie możliwość osiągnięcia fajnych Amerykanów. Ciężko cokolwiek teraz powiedzieć. Na koniec pytam Cię jeszcze o naszą reprezentację, bo nie tak dawno poznaliśmy też naszych przeciwników na The World Games. Zbliżają się też mecze towarzyskie. Jak zapatrujesz się na ten rok i na przyszły, jeśli chodzi o reprezentację? Jeśli chodzi o The World Games, to nie należy mieć nie wiadomo jakich tutaj oczekiwań czysto sportowych. Chodzi mi o wyniki, no nie oszukujmy się, będziemy grali z potęgami w ogóle futbolu, potęgami futbolu amerykańskiego. I przede wszystkim tu chodzi o pokazanie się z jak najlepszej strony w aspekcie organizacyjnym, a wiem, że to będzie bardzo dobrze zrobione, bo przypuszczam, że PLF będzie mocno wspierać organizatorów TWG, czyli miasto Wrocław. Przecież Japończycy, Amerykanie i Niemcy, no to w sumie tych reprezentacji nie trzeba nikomu przedstawiać i wiadomo, że fajnie by było wygrać jakiś mecz, ale to mówię, to znowu jest za wcześnie, nie wiadomo kto dozna kontuzji, oczywiście odpukać w niemalowane, nie tylko u nas, ale także w innych reprezentacjach, więc World Games jest bardzo daleko i na razie nie ma co dalej o tym myśleć, może pojawi się kolejny Sebastian Krzysztofek, który jakiś weteran, lider polskiej ligi, który zawiesi buty na kołku i nam się okaże, że trzeba będzie szukać nowych zawodników do kadry, więc poczekajmy. No to w takim razie na tym skończymy. Piotrek, bardzo Ci dziękuję, że byłeś dzisiaj z nami. No i mam nadzieję, że ten sezon jeszcze nas zaskoczy i zobaczymy się w dobrych nastrojach na superfinale w Białymstoku. Trzymaj się i bardzo Ci dziękuję. Dzięki wielkie, do usłyszenia. My na ten dzień tym razem kończymy. Słyszymy się za tydzień, jak zawsze w środę o 18.30. Na bieżąco będziemy Was informować na fanpage'u nfl24.pl, kto będzie tym razem naszymi gośćmi. Ja też zachęcam do słuchania naszego podcastu PixX. W tym tygodniu mamy lekką przerwę, ale już za tydzień wracamy, także trzymajcie się, do usłyszenia, cześć. Radio Gol. Radio Gol.pl.